Witam na dzisiejszej uroczystości naszych zaproszonych gości. Witam pana Marcina Duszka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam pana Przemysława Czarnka, wojewodę lubelskiego, którego reprezentuje dzisiaj pan Waldemar Podsiadły. Bardzo serdecznie witam pana Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego, którego reprezentuje pan Marcin Czyżak. Bardzo serdecznie witam Eugeniusza Pelaka, lubelskiego wicekuratora oświaty. Witam pana Dariusza Donicę, dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Witam panią Małgorzatę Bogusz, kierownik delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Witam pana Jerzego Rębka, burmistrza miasta Radzyń Podlaski. Witam pana Adama Adamskiego, przewodniczącego Rady Miasta Radzyń Podlaski. Witam panią Annę Grochoła, przewodniczącą Rady Gminy w Radzyniu Podlaskim. Witam panią Marię Frączek, wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Radzyniu Podlaskim wraz z radnymi. Witam pana Wiesława Mazurka, wójta gminy Radzyń Podlaski. Witam pana Ireneusza Bogusza, zastępcę wójta w Radzyniu Podlaskim. Witam panią Krystynę Goś, kierownika do spraw oświaty gminy Radzyń Podlaski. Witam panią Marię Tarnowską, kierownika GOPS w Radzyniu Podlaskim. Witam pana Radosława Sałatę, wójta gminy Borki. Bardzo serdecznie witam radnych powiatu Radzyń Podlaski. Również bardzo serdecznie witam pana Grzegorza Zabłoskiego, sołtysa wsi Białka wraz z członkami Rady Sołeckiej, byłych sołtysów wsi Białka oraz sołtysów z gminy Radzyń Podlaski. Witam pana Zbigniewa Krzosa, komendanta powiatowego policji w Radzyniu Podlaskim. Witam pana Mirosława Walickiego, komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Bardzo serdecznie witam prezesów ochotniczych straży pożarnych i druhów strażaków z terenu gminy Radzyń Podlaski. Witam pana Antoniego Kwaśnego, dyrektora banku PKO BP w Radzyniu Podlaskim. Witam pana Adama Frączka, dyrektora przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Radzyniu Podlaskim. Witam pana Józefa Korulczyka, prezesa RASIL w Radzyniu Podlaskim. Witam pana Andrzeja Niewęgłowskiego, prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radzyniu Podlaskim. Witam panią Jolantę Palica, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Bardzo serdecznie witam pana Dariusza Gamracy, artystę, rzeźbiarza, wykonawcę naszego pomnika. Witam pana Marcina Petkowicza, wykonawcę Cokołu. Witam państwa Bożenę i Marka Janiszek, projektantów. Witam pana Kamila Myszkowca oraz pana Damiana Dudę, przepraszam bardzo, pana Damiana Dudę. Witam dyrektorów szkół z naszego terenu. Pana Andrzeja Prokopiuka, dyrektora zespołu szkół w Białej wraz z pocztem sztandarowym. Panią Mirosławę Knapińską, wicedyrektora zespołu szkół w Białej. Panią Wioletę Chmielarz, dyrektor zespołu szkół w Zabielu. Pana Waldemara Potęgę, dyrektora szkoły podstawowej w Brzostówcu.
panią Ewę Luty, dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicy, panią Krystynę Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych, panią Teresę Łukaszczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie. Witam panią Grażynę Dzidę, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim wraz z pocztem sztandarowym. Witam panią Ewę Grodzką, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Bardzo serdecznie witam panią Eulalię Mikołajuk, dyrektor Zespołu Szkół w Ulanie wraz z pocztem sztandarowym. Witam pana Zbigniewa Czuryło, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Radzyniu Podlaskim. Witam panią Ewelinę Batyrę-Wiatr, przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Białce. Witam panią Ewę Łańcut-Nestoruk. Bardzo serdecznie witam byłych pracowników Zespołu Szkół w Białce. Serdecznie i gorąco witam pracowników emerytowanych Zespołu Szkół w Białce. Szczególnie serdecznie i gorąco witam gospodarzy dzisiejszych uroczystości. Grono pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów i rodziców. Witam mieszkańców Białki i okolicznych miejscowości. Witam lokalne media. Witam wszystkich państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Teraz bardzo proszę państwa o powstanie i uczczenie minutą cichej modlitwy zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły. Dziękuję. Proszę teraz panią wicedyrektor Edytę Skrzeczkowską o przedstawienie krótkiej historii naszej szkoły. W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość stulecia istnienia naszej placówki. Cofnijmy się w czasie i zobaczmy, jakie były początki i koleje losu tej placówki. 100 lat temu, 9 listopada 1916 roku, odbyło się w Białce zebranie, na którym mieszkańcy wsi uchwalili założenie szkoły elementarnej. Miało do niej uczęszczać 55 uczniów, prowadzonych przez jedną nauczycielkę, Helenę Kozłowską. Dzieci były w różnym wieku. 33 z nich umiało już czytać, gdyż uczyły się wcześniej w ochronce pałacowej. Mieszkańcy wsi wyremontowali i odpowiednio wyposażyli budynek, w którym miały uczyć się dzieci. Sami zobowiązali się ponieść koszty utrzymania nauczyciela. Przez 100 lat istnienia nasza szkoła zmieniała wielokrotnie miejsce. Na początku były to izby wynajmowane u gospodarzy. Później, od 1945 roku do 1950, mieściła się w pałacyku w Białce, a od 1951 w obecnym budynku, który był wielokrotnie rozbudowywany i unowocześniany. Przez wiele lat posiadała filię w Głównym, Jaskach, Pułdach i Siedlanowie. Ale szkoła to nie tylko budynek. To uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także cała społeczność lokalna. Przez te 100 lat zmieniała się wieś i zmieniała się szkoła. Liczba uczniów stale wzrastała. Przybywało nauczycieli, polepszały się warunki nauki i wyniki, ale były też ciężkie czasy. W okresie międzywojennym, kiedy panował wielki kryzys, dużo dzieci nie mogło chodzić do szkoły, gdyż z powodu braku obuwia zimowego lub konieczności pomocy w pracach polowych. A potem, kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy wkroczyli do Białki i zajęli budynek szkoły na mieszkania. Przenoszono ją trzykrotnie,
aż w końcu zamknięto. Na szczęście na krótko. Zaraz po wypędzeniu Niemców, 1 września 1944 roku, dzieci znowu rozpoczęły naukę w naszej szkole. I chociaż w jednej izbie uczyło się 74 uczniów na dwie zmiany pod kierunkiem jednego nauczyciela, to szkoła pracowała nieprzerwanie aż do dziś. Wielką pomocą służyli zawsze mieszkańcy wsi, wspierali nauczycieli, pomagając w remontach, rozbudowach, w zaopatrzeniu szkoły w niezbędne pomoce naukowe. Już w 1949 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu na placu należącym do wsi. Prace postępowały szybko, gdyż pomagali przy nich wszyscy, nawet dzieci. Przenoszono cegły z rozebranych budynków folwarcznych w Białce i Branicy. 1 września 1951 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku. Placówka ta posiadała 3 sale lekcyjne, korytarz, pokój nauczycielski i mieszkanie nauczyciela. Szybko okazało się, że szkoła jest za mała i trzeba ją rozbudować. W 1967 roku oddano do użytku 3 nowe sale lekcyjne, kancelarię i bibliotekę, a w kolejnych latach dobudowano budynek gospodarczy, który przeznaczono na pracownie przedmiotowe. Uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami pomagali w zagospodarowaniu terenu wokół szkoły. Postawiono ogrodzenie, posadzono drzewa, wykonano boisko, bieżnię, zbierano pieniądze na wyposażenie pracowni. Wreszcie przy dużym udziale mieszkańców Białki, Siedlanowa, Płudów, Jask, Głównego, Ustrzeszy i Zbulitowa wybudowano nowoczesną halę sportową, którą uroczyście otwarto w 1994 roku. Dobudowano również 5 nowych pomieszczeń łączących halę z budynkiem szkoły. 1 września 1999 roku weszła w życie reforma szkolnictwa. Od tej pory nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat. Klasy 1-3 objęte są nauczaniem zintegrowanym. Uczniowie kończący klasę 6 uczęszczają do gimnazjum, które początkowo mieściło się w budynku szkoły podstawowej. W 2001 roku oddano do użytku nowy budynek gimnazjum. Zgodnie z grecką zasadą, w zdrowym ciele zdrowy duch, szkoła dba o rozwój fizyczny i zdrowie swoich wychowanków. Dlatego w 2004 roku rozbudowano halę sportową, aby ją dostosować do aktualnych wymagań, a w 2008 otwarto nowoczesną stołówkę szkolną, w której podawane są obiady gotowane przez nasze panie kucharki. W roku szkolnym 2007-2008 utworzono zespół szkół w Białce. W jego skład wchodzi obecnie przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Wielkim wydarzeniem ostatnich lat było nadanie imienia szkole podstawowej, która 30 kwietnia 2014 roku otrzymała imię świętego Jana Pawła II, a dziś, 15 września 2016 roku, obchodzimy kolejną wielką uroczystość – stulecie istnienia naszej szkoły oraz odsłonięcie i poświęcenie pomnika naszego patrona Jana Pawła II. Dziękuję pani dyrektor za przedstawienie krótkiej historii naszej placówki. Teraz będzie czas na zabranie głosu przez naszych zaproszonych gości. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Zapraszam pana Marcina Duszka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Czcigodny księże biskupie, zacny księże kapelanie księdza biskupa, panie wójcie, szanowni drodzy kapłani, którzy tutaj nieprzypadkowo przybyliście dzisiaj w to miejsce, będąc depozytariuszami wiary tutaj, którzy tutaj właśnie
pamiętają i dbają przede wszystkim o tą właśnie wiarę, której uczył nas święty Jan Paweł II, i pamiętając o tej nauce społecznej Kościoła, z której też czerpiemy swoją wiedzę i swoje doświadczenia. Szanowni Państwo, mieszkańcy tej miejscowości, bo przeważnie tutaj dotarli dzisiaj mieszkańcy wsi i tej miejscowości, Białka. I tutaj w Białce dzisiaj jesteśmy, nie po raz pierwszy, bo i święta niepodległości, bo i opłatki, bo i wszystkie ważne uroczystości także w ostatnich latach odbywają się tutaj. 3 kilometry na północny wschód od Radzynia. Wieś, która została wspomniana w dokumentach, pierwszych dokumentach w 1415 roku, kiedy Władysław Jagiełło nadał Mikołajowi Cebulce tę ziemię, te bezdroża, te wtedy tak nieuporządkowane i zaniedbane tereny, w którym w 1418 roku powstał już pierwszy dwór. Pierwszy dwór i pierwsze obiekty. I wtedy zaczęła się wasza historia. Wtedy zaczęliście tworzyć jedną całą jedność, którą w tej chwili dzięki dobrej strategii, jak wtedy podczas tej dobrej strategii gospodarskiej wtedy w Białce, tak teraz realizowanej przez wójta gminy Radzyń Podlaski, z którego zaproszenia dzisiaj korzystam, możemy się znajdować i tą jedność dalej budować. I tej jedności się od was też uczyć. I cieszę się, że dzisiaj tyle tych wątków zacząłem od Ojca Świętego, bo on jest dzisiaj chyba najważniejszy. Ważniejszy jak historia, ważniejszy niż nasze przemyślenia, ważniejszy niż to, co się w ostatnich latach tutaj u nas na ziemi radzyńskiej dzieje. To Ojciec Święty jest tym przewodnikiem, jest tym światłem, jest tą nadzieją, jest tym dobrym duchem wszystkich dzieł dobrych, które tworzycie, które tworzy młode pokolenie. Ojciec Święty byłby na pewno dumny z tego, że tak wielu aktorów, tak zdolna młodzież dzisiaj występowała przed chwilą na scenie. Tak pięknie śpiewając, z lekkimi podpowiedziami tylko pań, które przygotowały program artystyczny, ale jakże głęboki. I w swojej prostocie, ale i w swojej głębokiej treści. Proste hasła, proste słowa, prosta nauka, a jak trudna do wykonania. Ale o tej nauce nam przypomina Ojciec Święty, który zrobił nam też dzisiaj psikusa, który nie chciał podczas odsłonięcia dać sobie zerwać peleryny. Tego też nie powiem w tej chwili imienia. Kapy to się nazywa, ornat, kapa. Tak jakby ta kapa się przyczepiła do Ojca Świętego i ten Ojciec Święty dzisiaj podczas zerwania tej kapy, szaty, która służy księżom, kapłanom podczas celebracji mszy świętej, podczas celebracji nabożeństw. Ta kapa nie chciała dzisiaj zejść. Ojciec Święty wykręcił wszystkim nam mieszkańcom tutaj i przybyszom i gościom niezły numer, bo był osobą też bardzo radosną. I nie bał się żartować, nie bał się czasami obrócić czegoś w humor. Nie był osobą bufonowatą, czy osobą bardzo taką ważną. Był osobą, do której się wszyscy mogli zbliżyć. I tego też dzisiaj musimy się uczyć, zwłaszcza na tych ważnych stanowiskach eksponowanych. Na tych stanowiskach, na których czasami nam się zdarza bywać, ale musimy pamiętać o tym, że liczy się dobro drugiego człowieka. I tu też nauka, proste słowa, ale jakże trudne do wcielenia w życie. Często rządząc zapominamy o tych właśnie najzwyklejszych ludziach, dla których pracujemy, a jesteśmy również zwykłymi ludźmi. Także o tym też Ojciec Święty do nas dzisiaj mówi, poprzez ten pomnik, poprzez tą uroczystość. Dziękuję serdecznie za to ciepłe przyjęcie w gminie Radzyń Podlaski, ale także tutaj w tej miejscowości, bo nieraz sobie odtwarzam właśnie te występy młodzieży, tutaj te pieśni, piosenki. Dzisiaj też chwilę sobie nagrywałem, pokażę tym gościom, którzy nie dojechali dzisiaj, żeby popatrzyli, co stracili. A rzeczywiście tutaj dzisiaj trzeba było być. Tutaj dzisiaj
zgromadzili się tak wspaniali ludzie i tutaj zacząłem się plątać, myląc słowo. Na początku przemówienia chciałem jeszcze nawiązać do wspaniałych postaci, których nieprzypadkowych kapłanów i osób świeckich, którzy tutaj dzisiaj dotarli, bo są wspaniali emeryci i emeryt nasz gość, kapelan dawny strażaków, jest i ksiądz kapelan, jest i ksiądz emeryt Musiej był z nami obecny, z którym też ziemia radzyńska jest związana. Jest i ksiądz Przybyłowicz, Leszek, mój z kolei ziomek spod Międzyrzeca, z Dołchy, który też prowadzi modlitwy za ojczyznę, który też strzeże tego przesłania Ojca Świętego. Jest z nami ksiądz Andrzej Kieliszek, wspaniały terapeuta, ten, który się pochyla nad najsłabszymi. I rzeczywiście tutaj, proszę Państwa, dzisiaj się zjawili nieprzypadkowi ludzie. Cieszmy się z tego, że tu się wszyscy spotkaliśmy i budujmy na tym przyszłość naszego kraju, przyszłość naszej ojczyzny, zaczynając właśnie od takich małych miejscowości jak ta. A do wszystkich młodych naszych przyjaciół, chociaż już niewielu ich zostało, rozjeżdżają się uczniowie, już powoli widzę, biegną na autobusy albo na tą zupę dobrą do kuchni, gdzie gotujecie sami bez cateringu, tylko przywozi pan wójt, dbając o zdrowie i tutaj dawki porcjowe, żywnościowe o naszych młodych uczniów tutaj gotują same panie w kuchni. Więc tutaj, ciesząc się, że jesteście młodzi jeszcze z nami, prosiłbym was, żebyście obejrzeli sobie dzisiaj film Giacomo Battiato z 2005 roku. Karol, człowiek, który został papieżem. I człowiek, który jak został papieżem, nie przestał być człowiekiem. Ten film dzisiaj jako lekcję domową, jako parlamentarzysta, pozwolę sobie dzisiaj zadać młodemu pokoleniu, by obejrzało ten film, bo jest naprawdę też takim, będzie podsumowaniem dzisiejszego dnia i ubogaceniem się dalej w dalszą wiedzę. Panie wójcie, może trochę długo, ale to jest dzisiaj wielkie święto. 600-lecie miejscowości. Ty jako ojciec gminy scalasz tą miejscowość, scalasz tą gminę. Wielkie dzięki za to, że też jesteś takim przyjacielem jak Jan Paweł II, który się nie wypierał swoich przyjaciół, który w trudnym czasie z różnymi przyjaciółmi różnych narodowości, różnych języków, różnego stanu i z tymi biednymi, i z tymi bogatymi, tak i ty dbasz o swoich przyjaciół. Za to ci dziękuję, bo takich ludzi jak ty nie ma wielu. Dziękuję też za wybór patrona, gronu pedagogicznemu i dyrektorowi, że nie baliście się w takim czasie, kiedy się wyśmiewa religię, wyśmiewa się wiarę, wyśmiewa się wartości, że nie baliście się uczynić Ojca Świętego swoim patronem, patronem swojej szkoły. I dziękuję wam, mieszkańcom, że przybyliście mimo swoich tutaj obowiązków codziennych, jesteście tu dzisiaj z nami. Ja dzisiaj tej zupy, panie wójcie, nie skosztuję dobrej, chociaż wiem, że ona będzie pyszna, ale za chwilę, godzinę temu miałem być we Włocławku na parlamentarnym zespole do spraw wykorzystania potencjału polskich rzek, więc tam już się nie zdążę, będę musiał się jakoś wyspowiadać przed panem przewodniczącym. Ale jeszcze dzisiaj posiedzenie też Komisji Wyjazdowej Administracji i Spraw Wewnętrznych, przegląd granicy morskiej w Gdańsku, więc tam już powoli będę się odmeldowywał. Przepraszam, że tak długo wam czasu zająłem, ale tutaj pod namiotami zawsze świetna organizacja. Możecie chwilę posiedzieć, posłuchać też i mnie. Przepraszam was za to. Mam nadzieję, że następni będą rozmawiali z wami trochę krócej. Deklaruję dalej chęć tutaj pomocy tej gminie i tej miejscowości i mam nadzieję, że pan wójt nie będzie miał mi za złe, że tak długo przemawiałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi za zabranie głosu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? W imieniu pana wojewody głos zabierze pan Waldemar Podsiad. Jego eminencjo, księże biskupie, wieloletni księża, szanowni zaproszeni goście, drodzy państwo. Chciałbym przeprosić za to, że w tym miejscu
powinien być pan wojewoda Przemysław Czarnek, ale niestety wizyta na szczeblu ministerialnym uniemożliwiła mu przybycie do państwa. Dlatego ja przeczytam list od pana wojewody z gratulacjami i pozdrowieniami. Szanowny panie wójcie, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo. Proszę przyjąć moje gratulacje z okazji dwóch pięknych jubileuszów. Stulecia istnienia Szkoły Podstawowej w Białce oraz 600-lecia powstania wsi Białka. Na panów ręce składam wyrazy szacunku dla całej społeczności szkolnej oraz dla wszystkich mieszkańców Białki. Pragnę wyrazić państwu moje uznanie za to, że zbudowaliście swoją szkołę na fundamencie rzetelnej pracy nauczycieli i uczniów oraz na wychowaniu opartym na szacunku do historii, narodu i ojczyzny. Dziękuję za codzienną troskę o właściwe rozpoznanie i wykorzystanie potencjału uczniów oraz za umacnianie ich postaw odpowiedzialności, uczciwości, solidarności społecznej. Jestem przekonany, że działania edukacyjne podejmowane od wielu lat i wieków w Szkole Podstawowej w Białce są konkretną odpowiedzią na apel świętego Jana Pawła II. Jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie do pełnego i harmonijnego rozwoju osoby, kształcenia dojrzałej świadomości moralnej, która pozwoli rozpoznać dobro i odpowiednio postępować, a także jako uwrażliwienie na wymiar duchowy. Życzę państwu wszelkiej pomyślności w dalszej pracy na rzecz rozwoju małej ojczyzny oraz wielu sukcesów w edukacji i wychowaniu młodych ludzi. Niech Białka będzie symbolem zgodnej współpracy mieszkańców i władz na rzecz dobra wspólnego oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy Radzyń Podlaski. Wszystkim uczestnikom rocznicowych obchodów życzę zaś radosnego spędzenia czasu oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej. Łączę wyrazy szacunku. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Głos teraz zabierze pan wicekurator Eugeniusz Pelak. Bardzo proszę. Ekscelencjo, czcigodni księża różnych funkcji godności, władze samorządowe, panie dyrektorze, szanowne grono pedagogiczne, drodzy rodzice, uczniowie, mieszkańcy. 100 lat to długi czas. Często tym ludziom, których bardzo kochamy, jesteśmy z nimi blisko, szanujemy ich, śpiewamy 100 lat. Nie możemy, panie dyrektorze, zaśpiewać 100 lat pana szkole, bo to by mówiło o tym, że te 100 lat już jest skończone. A my myślimy, że tych lat szkoły będzie więcej i będziecie dążyć do tylu lat, ile liczy miejscowość i więcej. Mamy świadomość tego, drodzy państwo, że szkoła powstawała w czasie, kiedy, tak jak ksiądz biskup wspomniał, jeszcze jutrzenka wolności nie zaświeciła, a już wasi dziadowie, pradziadowie wiedzieli, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest przyszłość narodu, czyli dzieci. Nie zaczynali od budowy dróg, domów, zaczynali od edukacji. I wielka im chwała za to, że byli na tyle odważni, że już w tym czasie potrafili zdecydować i wybrać to, co najważniejsze. Jak to w życiu bywa, przez wiele lat nie było wcale łatwiej, tylko było cały czas pod górę. Jak kończyły się schody, zaczynało się pod górkę. I w pewnym momencie również usłyszeliśmy taki moment, żeby być odważnym, żeby się nie lękać. A wypowiedział to nasz święty Jan Paweł II. Non abbiate paura. Nie lękajcie się. I kiedy to wypowiedział i ludzie przestali się bać, stał się cud na świecie. Zawaliły się systemy, które były nie do ruszenia.
Ludzie poczuli się razem, poczuli się solidarni i powstał nowy świat i nowa szkoła. I cieszymy się bardzo, że dzisiaj doczekaliśmy tych czasów, że możemy mieć takiego wspaniałego patrona, taki wzór, który jest wspaniałym modelem do naśladowania i do tego, aby spełniły się te słowa naszego Ojca Świętego do młodych ludzi, że jesteście nadzieją świata, jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją. Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, panie dyrektorze, abyście zawsze byli w stanie zrealizować to przesłanie naszego Ojca Świętego. Wszystkiego dobrego, pomyślności, podziękowania za to, co do tej pory, oraz nie mniejszej historii i wspaniałych chwil dla waszej szkoły. Przesyłam pozdrowienia w imieniu całego kuratorium i pani kurator Misiuk. Wszystkiego dobrego.